Hej, siemanko, ja jestem Heksy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj taki troszeczkę filmik bardziej uzupełniający na moim kanale, ponieważ no, na moim kanale nie pojawiają się tak często filmy, a to tylko ze względu na szkołę. I po prostu do nie mam za bardzo czasu, bo spędzam czas trochę na tą naukę i przy okazji no dla siebie też, więc dlatego nie ma tak regularnych odcinków jak były zawsze. No i tak, jedną tutaj wam powiem, że dam wam tutaj odcinek, jak montuję dzielnicę Menelowską, sezon 4, odcinek bodajże chyba 13, chyba 13, z tego co pamiętam to był chyba 13. I tak, i no co ja mogę powiedzieć, no odcinek zajął około 52 minuty, tyle właśnie trwa odcinek dzielnicy Menelowskiej. I robiliśmy ten odcinek około półtora miesiąca. Prawie dwa miesiące można tak powiedzieć, ponieważ no z kolegami nie mogliśmy się za bardzo zgadać, zrobić sceny. Niektórzy nie mogli w weekend, niektórzy mogli w weekend, bo my często nagrywamy w weekend, bo jest wtedy najlepiej. No i po prostu dlatego musieliście tyle czekać na ostatni odcinek. Oczywiście przepraszam was, fani dzielnicy Menelowskiej. Na ekranie macie właśnie pokazane mniej więcej niektóre fragmenty, jak wyglądała owa produkcja, jak to wszystko montowałem. Dam wam kilka tutaj właśnie przejść, też żeby nie trwało to jakoś długo, to po prostu dam wam kilka przejść, a na końcu jeszcze pokażę, chyba tam pokazałem nawet na filmie, jak wygląda cały zmontowany odcinek. Wszystkie odcinki dzielnicy Menelowskiej montuję do około półtorej godziny, dwóch. Ten mi zajął troszeczkę dłużej, z tego co pamiętam chyba z 4 godziny, 5, coś takiego. Z tego, tak, na pewno. No i powiem wam, że jestem z niego bardzo dumny. I ci, co oglądałem dzielnicę Menelowską, mam nadzieję, że też są zadowoleni, że obejrzeli taki dobrze zmontowany odcinek. Mam nadzieję, że dobrze zmontowany, że uważacie, że dobrze tam wszystko jest, dobrze się tam fajnie łączy. No i powiem tak, że no jestem zadowolony z tego, co żeśmy zrobili, co żeśmy osiągnęli przez te prawie dwa lata. No i tak, ci co oglądają ten odcinek, to już się dowiedzą, że dzielnica Menelowska sezon 5 będzie już w sierpniu. W sierpniu, znaczy w lipcu lub w sierpniu, nie no, bardziej w lipcu, pod koniec lipca jakoś planujemy nagrywki sezonu 5. Oczywiście jak dotarłeś do tego momentu, to napisz sezon 5 w komentarzu, a przypnę ci serduszko. No i co ja mogę powiedzieć? Sezon 5 się odbędzie. W sierpniu, jakoś pod koniec sierpnia planuję chyba wrzucić już pierwszy odcinek. Znaczy najpierw trailery, a potem odcinek już wleci z sezonu 5. No i powiem wam tyle, że plany są duże. W sensie już tam mniej więcej mam rozrysowane, jak mniej więcej ma to wyglądać. A tak to... No wiecie co robić, no subskrybujcie dzwonek, żeby nie przegapić, bo już w te wakacje będzie sezon 5. Musimy też troszkę odpocząć od nagrywek, bo no trochę się wkurzaliśmy. No i tak, no to daję wam tu muzyczkę i obejrzyjcie sobie tutaj kawałek, jak tutaj montowałem, bo myślę, że jakieś tam osoby są ciekawe, jak wygląda, jak wyglądają bebechy jakby tego całego filmu. No i powiem wam tak, że może w poniedziałek wyjdzie jakiś odcinek. Raczej z DPD, na OH2 nie ma już w ogóle co nagrywać tak naprawdę, więc DPD i planuję jeszcze CS Overwatch, ale to już zbacza z tematu, dlatego no zobaczycie jak to tam będzie wyglądać na kanale, nie planuję odchodzić z YouTube'a, nie ma opcji, tylko po prostu będzie mniej tego wszystkiego. Dzięki wszystkim i cześć! Kiedy sobie zgasnę, gasnę na tym hicie jak dwie dwudziestki. Co ja mam poradzić, kiedy robię tu se nickname? Yeah, założyłem YouTube'a, każdy na mnie ma fokusa. Wakacje się zaczęły, no w kontach. Może popijemy pod rineczku. Łup zaraz zasuwa, lećmy tu już grać w CSK. Zaczynamy.
Zaczynam wygrać tu parę gireczek. Może uda się coś wygrać. Może to mój znak. Nie bądź jak snak. Tylko sobie rapu i nie żadnego znak. Zaczynam wygrać tu parę gireczek. Może uda się coś wygrać. Może to mój znak. Nie bądź jak snak. Tylko sobie rapu i nie żadnego znak. Może zdejmiemy sobie tą potworną maskę. Zabrzyste bez niej oni patrzę. Co ja mam zrobić, kiedy sobie zgasnę? Kiedy zgasnę? Kiedy sobie zgasnę? Może zdejmiemy sobie tą potworną maskę. Zabrzyste bez niej oni patrzę. Co ja mam zrobić, kiedy sobie zgasnę? Kiedy zgasnę? Kiedy sobie zgasnę? Wstaję jak co dzień rano i gram CS-a. Zróbmy chociaż szybkiego ejsa. Obmyślmy może jakąś taktykę. No stick fluk to duma, nie jakaś nuda. Nagrywam gram. Nie wiem jak na tu tak zadupiam. Lecimy teraz po 5 koła. Dziękuję bardzo wam za tego fula. Aj, robimy dujna. To jesteś ich, więc robimy teama. Nightcrow team to nasz oficjalny dream. Może zacznijmy to coś, aby zrobić bum bum. Idziemy do nich i pukamy po bok. Przyjmujemy sajda i strzelamy na ślepo. Gałach leci, bo właśnie ktoś detnął. However we don't give up and we go full. Może zdejmiemy sobie tą potworną maskę. Zabrzyste bez niej oni patrzę. Co ja mam zrobić, kiedy sobie zgasnę? Kiedy sobie zgasnę?